naszemu Panu. Tak dobrze szło, że myślę, że można by było dalej. Nasz Bóg jest cudowny, nasz Bóg jest wielki. Amen. Cudowne jest Jego imię. Muszę się Wam przyglądnąć. Wiecie, moja usługa dzisiaj jest o tyle wyjątkowa, że wyjątkowa jest osoba, o której chcę mówić. Bardzo wyjątkowa w moim życiu, w Waszym życiu. To jest osoba Boża, osoba Ducha Świętego. Halleluja. Amen. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę może powstali. Chcielibyśmy powstać i chcielibyśmy pomodlić się. Podnieśmy nasze ręce, wykażmy aktywność, zaprośmy Ducha Świętego, zaprośmy Go do naszego serca, do naszego życia. Dawid mówi coś takiego, psalmista Dawid mówi, gotowe jest serce moje. Panie, gotowe jest serce moje. To do Ciebie należy gotowość Twojego serca. To nie należy, Boże, przygotuj moje serce, ale Ty powinieneś powiedzieć, gotowe jest moje serce. Więc jeżeli tak nie jest teraz, podnieś swoje ręce i powiedz, Panie, teraz jest gotowe moje serce, żeby Ciebie wielbić, żeby Ciebie słuchać, żeby przyjść przed Twój święty tron i wziąć wszystko, co Ty masz dla mnie. Chcę dzisiaj jako dziecko Twoje, jako córka, jako syn wziąć z Twojego stołu. Ojcze, dziękujemy Tobie, że przez krew Jezusa Chrystusa, jako dzieci umiłowane, jesteśmy przed Twoim tronem. Dziękujemy Ci, że znaleźliśmy się tam dzięki Duchowi Świętemu. Halleluja. Duchu Święty, chcemy Ciebie w szczególny sposób przywitać dzisiaj. Chcemy w szczególny sposób Ciebie przywitać na tym zgromadzeniu. Chcemy, Duchu Święty, zrobić dla Ciebie najlepsze miejsce. Chcemy Ciebie zaprosić do naszych serc, do naszego życia, do naszych zgromadzeń, do naszych rodzin, Panie, do naszych zakładów pracy i do naszej szkoły. Chcemy, Duchu Święty, abyś wypełnił każde miejsce w naszym życiu. Chcemy teraz otworzyć się na Ciebie, bo jesteś osobą Bożą, osobą boską, Panie, pośród nas, który działasz, Panie, który działasz, który objawiasz Jezusa, objawiasz Ojca, objawiasz serce Ojca i to bez Ciebie, Duchu Święty, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, Panie, tego słowa, które mam otwarte. Nie jesteśmy w stanie, Panie, modlić się, ani naszych serc otworzyć, ale Duchu Święty, teraz są gotowe nasze serca właśnie dla Ciebie. Właśnie dla Ciebie otwieramy się wszyscy, aby słyszeć Ciebie, aby słyszeć Twój głos. Halleluja, Duchu Święty, chcemy zrobić wiele miejsca, Panie, plac dla Ciebie, miejsce dla Ciebie, abyś to Ty usługiwał, abyś dotykał naszych serc, naszych zranień, wszystko, czego potrzebujemy dzisiaj. U Twojego stołu, Panie, jeżeli mamy braki, jeżeli, Panie, żyjemy nie jak dzieci Twoje, jak dziedzice Twoje, Panie, chcemy, Panie, dzisiaj nauczyć się, chcemy przyjść przed Twój stoł i zacząć tak żyć, jak Ty zamarzyłeś, zaplanowałeś dla nas. Halleluja. Oto Ciebie prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Usiądźmy. To jest cudowny czas. Wiecie, ja bym mógł tę modlitwę pociągnąć dalej i może byśmy dzisiaj nie głosili Słowa Bożego. Amen. Ale wiecie, Słowo Boże jest cudownym, Słowo Boże jest niesamowitym, Bożym Słowem, które wypowiedziały Jego usta. Halleluja. Które jest natchnione czym? Kim? Duchem Świętym, mocą Ducha Świętego. Lubię to Słowo, lubię czytać Słowo Boże. Wiecie, zawsze myślałem, że życie z Bogiem jest skomplikowane, dopóki nie zacząłem czytać Słowa Bożego. Słowo Boże nam przedstawia Ojca, serce Ojca bardzo prosto. Serce Boga przedstawia nam tak jak serce Ojca, który kocha Ciebie, chce jak najlepiej dla Ciebie, cieszy się wtedy, kiedy się cieszysz, jest smutny wtedy, kiedy Tobie przynosi coś smutek. On chce, żeby Ci się powodziło. Kiedy chcesz coś zrobić i bardzo Ci na tym zależy, to wyobraź sobie, że Jemu jeszcze bardziej zależy. Amen? To jest nasz Ojciec. I kiedy w Słowie Bożym znalazłem, zobaczyłem, jak bardzo Bóg mnie ukochał, jak bardzo On mnie umiłował, że On nie szczędził swojego Syna, Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus dobrowolnie zrobił to dla mnie. Przyszedł i powiedział, jest na tej ziemi. Na tej ziemi jest ktoś, jest coś, co bardzo jest cenne dla mnie. Pamiętacie przypowieść o perle? Kiedy człowiek który gromadził, który zbierał perły, kiedy zobaczył te jedno, sprzedał wszystko, zostawił wszystko, sprzedał wszystko, co miał, wszystko sprzedał. Wiecie, mi to obrazuje Chrystusa. On zostawił, sprzedał naprawdę wiele. On zostawił niebo, sprzedał. Tam jest napisane, zostawił wszystko, żeby pójść i kupić ziemię, gdzie jest ta perła, gdzie jest ten skarb. Amen? Wiecie, kto jest tym skarbem? Ty. I ja. To dla Ciebie Jezus Chrystus zostawił wszystko. Wiecie, kiedy o tym myślę, już moje serce mięknie. Już moje serce jest wzruszone. Radością, wdzięcznością. Boże, nie umiem powiedzieć Ci chwały i wdzięczności. Halleluja. Ale nie o tym chciałem dzisiaj głosić. Chcę mówić o osobie, która jest tak bliska moim sercu, którą chcę przedstawić w takim świetle. Wiecie, nawet cały drżę, kiedy myślę o nim. Z radości. Z szacunku, z wdzięczności, z czci dla osoby Ducha Świętego. Halleluja. My wszyscy wiemy, że Bóg jest jeden Bóg, trójjedyny. Wiecie,
tak się utarło, że mówimy często Trójcy, Bóg w Trójcy, ale wiele ludzi ma uprzedzenia do tego słowa, dlatego że w Słowie Bożym nigdzie nie jest napisane Trójca. Dlatego łatwiej jest powiedzieć i łatwiej jest przyjąć jeden Bóg, Trójjedyny Bóg. Amen? Halleluja. I wiecie, kiedy czytam Słowo Boże, ja kiedy otwieram Biblię, bardzo często sobie robię tak, że otwieram na pierwszej stronie i na początku stworzył Bóg. Kiedy przeczytam to zdanie, przynosi mi ono wiele radości. Dlatego, że wiecie, w naszym języku jest czasowniki i rzeczowniki. Kiedy mówimy Bóg, wyobrażamy sobie Boga autentycznie tylko w jednej osobie, Kiedy mówimy tak, zgadza się? Natomiast w greckim jest tak samo czasowniki, jak i rzeczowniki, jak i osoby mogą być w liczbie mnogiej. Dlatego Żydzi nie mają z tym żadnego problemu, Izraelici nie mają z tym problemu, kiedy modlą się jeden Bóg, Pan Bóg Twój, słuchaj Izraelu, Pan Bóg Twój jednym Bogiem jest. Oni z tym nie mają problemu, oni wiedzą, że to jest jeden Bóg w trzech osobach. Amen? Jeden Bóg, nie trzech Bogów, ale jeden Bóg. W trzech osobach. Jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen? Halleluja. I bardzo mnie to cieszy. Na samym początku jest napisane, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Halleluja. I tam jest napisane, na początku stworzył liczba pojedyncza, Bóg, liczba mnoga, niebo i ziemię. Halleluja. Czyli stworzył Bóg, Trójjedyny. I wiecie, kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy czytamy Stary Testament, Bóg ingeruje w życie ludzi, angażuje całą swoją osobę, we wszystkich trzech osobach angażuje w wykupienie, w zbawienie ludzkości. Widzę w tym niesamowite, jakby, nie wiem, czy to mogę tak nazwać, w pewnym rodzaju, w pewnym sensie zazdrość wśród Boga Ojca, Boga Syna i Ducha Świętego o nas. O nas, jak bardzo zaangażowani są w odkupienie rodzaju ludzkiego z nędzy, z grzechu. I zaraz wam to przedstawię. Wiecie, od samego początku, kiedy czytamy Ewangelię, ja już tylko chcę na początku tak zakreślić, żebyśmy wiedzieli, o kim mówimy, to wiecie, na samym początku Bóg pokazuje nam w Ewangeliach i potem w Dziejach Apostolskich, pokazuje nam dzieło odkupienia, doskonałe dzieło odkupienia Boga, w którym zaangażowane są wszystkie trzy osoby. Pamiętacie, mamy niedawno za sobą święta Bożego Narodzenia, pamiątkę, bardzo fajne święta, bardzo radosne. I pamiętacie, kiedy czytaliśmy Słowo Boże, że kiedy Maria dowiedziała się, że Pan Bóg, co Pan Bóg planuje, tam jest napisane, że zostało poczęte z Ducha Świętego. Amen? To Bóg z Ducha Świętego i zrodził się Odkupiciel, Zbawiciel nasz. Halleluja. Czyli Bóg Ojciec, Bóg Duch Święty i Bóg Syn Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię. Amen? Zgadza się? Wszystkie trzy osoby. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, kiedy służył, kiedy głosił Ewangelię, kiedy był namaszczony, kiedy powiedział, pamiętacie te słowa, Duch Pański nade mną w Nazarecie, te słynne słowa, przeto namaścił mnie, abym ogłosił. Halleluja. I chcielibyśmy przeczytać Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie przeczytajmy, to jest 10 rozdział, 38 werset. Dzieje Apostolskie 10:38, czytamy tak. To jest miejsce, kiedy Piotr mówi w domu Korneliusza, mówi o Jezusie Chrystusie. I w jednym wersecie mówi tak, wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się to tak, dlatego że z nim był Bóg. Amen. Popatrzmy na ten werset jeszcze raz. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym. Widzimy tutaj osobę Jezusa Chrystusa, widzimy osobę Ducha Świętego. I wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że kto był z nim? Bóg. Halleluja. Wszystkie trzy osoby zaangażowane bezpośrednio w dzieło, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. Nie było tak, że Pan Jezus chodzi po ziemi, Bóg Ojciec jest w niebie i ma tam powiedzmy swoją działkę, a Duch Święty jest gdzieś indziej. Wszystkie trzy osoby dokładnie zaangażowane były w wykupienie, w odkupienie rodzaju ludzkiego. Jak niesamowitą łaskę, jak niesamowitą miłość Bożą widzę zaangażowanie Boga w to, żebym ja i ty, a żebyśmy byli zbawieni. Amen? Widzimy to?
Następny krok, zapamiętajcie, to było pierwsze, to było narodziny, poczęcie z Ducha Świętego. Drugi krok to jest służba i namaszczenie Jezusa Chrystusa w służbie przez Ducha Świętego. Następny mamy dzieło krzyża. Dzieło krzyża, halleluja. Ja tak szybciutko przejdę przez to może. I w liście do Hebrajczyków w dziewiątym rozdziale, 14 werset. Przeczytajmy może list do Hebrajczyków, 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Krew Chrystusa oczyści nas, abyśmy mogli służyć Jemu. Kiedy Jezus Chrystus przez wiecznego ducha, wiecie, kiedyś odkryłem coś niesamowitego w tym. Kiedy jako nastolatek zastanawiałem się i czytałem Słowo Boże bardzo literalnie, nie umiałem go czytać i bardzo często odkładałem Biblię i nie umiałem zrozumieć go. Patrzmy na ten werset jeszcze raz. I w pewnym momencie przyszła mi taka refleksja, taka myśl. Czy już byłem nawrócony? Czy wiesz, że jesteś grzesznikiem? I zrozumiałem tak, zrozumiałem to, jestem grzesznikiem. Wszyscy, którzy narodzili się, są grzesznicy, są grzesznikami. Amen. Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. I potem drugie pytanie takie, które było, czy wiesz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy? I tak po ludzku myślałem sobie, jaki związek ma to, że 2000 lat temu Chrystus musiał umierać za moje grzechy, z którymi właściwie w ogóle nie miało styczności w 2000, powiedzmy, wtedy to było w XX wieku. Rozumiecie mnie? Jaki to ma związek z moimi grzechami dzisiaj, że Chrystus musiał 2000 lat temu umrzeć. I kiedyś trafiłem właśnie na ten werset. Bardzo cudowne rozwiązanie. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny ofiarował samego siebie Bogu, oczyścił nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. W innym tłumaczeniu, w innym wersecie jeszcze jest powiedziane, który wiecznie wstawia się za nami, o Jezusie Chrystusie. Który wiecznie wstawia się za nami. W tym samym liście to jest napisane. I słuchajcie, to słowo uwolniło mnie od tego błędnego myślenia. Bo wtedy zrozumiałem, że Jezus Chrystus przez Ducha Świętego wstawia się za nami wiecznie. Że to nie ma znaczenia, że 2000 lat temu On umierał za mnie, za moje grzechy. I On mnie widział tam na Golgocie. On wiedział o mnie. Ale dzisiaj w XXI wieku, Ty, kiedy zawołasz o przebaczenie, Duch Święty jest wiecznym Bogiem. Amen? Jezus Chrystus wiecznie wstawia się jako arcykapłan wieczny. On nie był tylko wtedy, kiedy umierał na krzyżu, ale On jest dzisiaj arcykapłanem, który dzisiaj tak samo wstawia się za Ciebie i za mnie. Amen? Dlatego zrozumiałem, że On przez wieki i o ile tylko świat będzie istniał, zawsze będzie się wstawiał jako arcykapłan przez Ducha Świętego, przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, jako ten, który czysty, święty, bez grzechu umarł za mnie grzesznego. Amen? Halleluja. I kiedy na krzyżu wykonało się to wspaniałe dzieło przez Ducha Świętego, tak samo był zaangażowany był Bóg Ojciec, Bóg Duch Święty i Jezus Chrystus. W dzieło krzyża. Wiecie, chociaż dzieło krzyża jest bardzo centralnym miejscem Ewangelii, bardzo centralnym i miejscem takim, na którym się skupiamy najbardziej, to chcę wam powiedzieć, że czasami zatrzymujemy się na tym miejscu i to też nie jest dobre. Chcielibyśmy pójść dalej. Więc mamy tak, poczęcie, narodziny, mamy drugi punkt, mamy służbę i namaszczenie Jezusa Chrystusa, działanie, uwalnianie, uzdrawianie. Następny krok mamy krzyż, Golgota, to co się wykonało na Golgocie, to co się stało dla ciebie i dla mnie. Niesamowite dzieło, ja tylko bardzo w wielkim skrócie mówię, ale my wszyscy wiemy, co tam się wydarzyło. Amen. Halleluja. Widzę radość na waszych twarzach i to mnie cieszy. Halleluja. Dlatego, że rozumiemy i wiemy, co Pan Jezus zrobił dla nas. Jak wielkie i cudowne to jest dzieło. Następny krok to jest zmartwychwstanie. Naliczyłem, że tego powinno być 5, więc hamujcie, jak będę mówił dalej. Jest 4, tak? Zmartwychwstanie. Słowo Boże znowu mówi w jednym wersecie, że jak Bóg wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych przez Ducha Świętego. Mocą Ducha Świętego. Pamiętacie ten werset? Mocą Ducha Świętego. Bóg wzbudził Jezusa Chrystusa. Widzicie dzieło znowu trzech osób boskich w zmartwychwstanie. Jak cudowne to jest, kiedy Jezus Chrystus powstaje z martwych i znowu wszystkie trzy osoby są zaangażowane. Jest Bóg Ojciec,
To Bóg Ojciec zbudził Jezusa przez Ducha Świętego. Amen. Duch Święty przyszedł obudzić Jezusa Chrystusa. Tak swoją drogą zastanawiam się cały czas, kiedy Jezus Chrystus był złożony do grobu i wiedział, że będzie musiał umrzeć. On o tym doskonale wiedział. Popatrzcie, jak pełne zaufanie jest. Boże, ja Tobie ufam, że Ty w pewnym, we właściwym czasie poślesz Ducha Świętego, który mnie obudzi. Uśmiechacie się w tym momencie. I tego zaufania potrzebujesz dzisiaj Ty. Dlatego, że Duch Święty i Bóg Ojciec właśnie chce, abyś Mu tak zupełnie zaufał. Nawet w momencie śmierci. Abyś zaufał do końca zupełnie, że On przyjdzie i zbudzi Ciebie z martwych. Amen? Halleluja. Halleluja. Dlatego nie musimy się niczego bać. Dlatego nie musimy się bać śmierci. Dlatego, że śmierć to jest spotkanie z Chrystusem. Amen? Nie powiedzieliście amen. Halleluja. Powinniście się radować teraz w tym momencie. Dlatego, że to jest spotkanie z Chrystusem. Wiecie, ja tylko znalazłem dwa miejsca, kiedy możemy się spotkać z Chrystusem twarzą w twarz. Przez pierwsze miejsce to jest przez śmierć, kiedy przechodzimy i nasze ciała są odnowione. I drugie to jest, kiedy On przyjdzie po nas. Amen? Tak liczymy na to, że spotkamy Go tak, jak przychodzi, abyśmy byli porwani gdzieś tam na obłoki. Amen? I cieszymy się i radujemy się z tego. Ale wiecie, nigdy nie powinno być smutku na naszych twarzach, kiedy myślimy. Ja wiem, że to jest przykre, kiedy ktoś bliski z nas umiera. Ale jakim jest cudownym spotkaniem spotkać się z Jezusem? Pewien ateista powiedział, że nie rozumie chrześcijan, że oni całe życie mówią o tym, jak cudownie jest w niebie, a kiedy tam trzeba iść, to są smutni. Słuchajcie, dlatego bądźmy dobrej myśli, że idziemy w lepsze miejsce. My ciągle myślimy, że tutaj na ziemi jest tak dobrze. Ja wam chcę powiedzieć, że Słowo Boże mówi, apostoł Paweł mówi, że nie jest w stanie powiedzieć nawet w troszce, co tam zobaczył. A wiecie, miał tylko fizyczne oczy i nie mógł zobaczyć wszystkiego. Dlatego powiedział, nie godzi się mówić o tym, ale to jest coś niesamowitego. Zobaczył tylko kawałeczek. Dlatego to mamy gdzie? Czwarte miejsce mamy. Zmartwychwstanie. To cudowne zmartwychwstanie. Uczniowie, apostołowie, kiedy głosili zmartwychwstanie, chodzili i radowali się i na każdym miejscu mówili o tym, jak Jezus Chrystus cierpiał, umierał za nas i że jest Mesjaszem, a potem Bóg zbudził Go przez Ducha Świętego z martwych. Halleluja. Duch Święty przyszedł, wzbudził Jezusa z martwych. Cudowna wieść. Halleluja. I mamy jeszcze jedno. Wiecie, tutaj też na zmartwychwstaniu dobrze, żebyśmy się nie zatrzymali, dlatego że Bóg chciał pokazać i zrobić wśród nas pełnię. I co to jest? Piąty, podpowiedzcie mi. Dzień Pięćdziesiątnicy. Amen? Dzień Pięćdziesiątnicy. Halleluja. Napełnienie Duchem Świętym. Wypełnienie Duchem Świętym. Wiecie, popatrzcie się, co się stało. Pan Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek, aby zbawić, wykupić nas od grzechów. On chodził po ziemi, namaszczony przez mocę Ducha Świętego i posługiwał, uzdrawiał, uwalniał ludzi. Ogłosił królestwo, ogłosił dzień, rok łaski Pana. Amen. Ogłosił to na ziemi i od tego momentu zaczęło się to dziać. Królestwo Boże przyszło do nas, przyszło do nas. Halleluja. Potem Pan Jezus złożył ofiarę, bo musiała być złożona ofiara. Nikt z nas nie był w stanie wykupić swoich grzechów. Tylko święty, jak czytaliśmy w Hebrajczyków, tylko ten, który jest nieskazitelny, który jest czysty, mógł złożyć ofiarę. To był baranek nieskazitelny, jak śpiewaliśmy w tej pieśni. Baranek królem jest. Halleluja. Najwyższy godzin chwały jest, najwyższy zajął tron. To jest prawda. On po tym, co zrobił, najwyższy zajął tron. I wiecie, Jezus Chrystus oddał swoje życie, oddał to w Duchu Świętym, oddał na Golgocie swoje ciało, Jego ciało zostało przybite, a Jego życie zostało złożone w grobie. I Duch Święty wzbudził Go z martwych, aby ogłosić zwycięstwo nad śmiercią. Amen. Aby ogłosił zwycięstwo nad śmiercią. Został pokonany grzech, choroba i śmierć. W Jezusie Chrystusie wszystko zostało pokonane. Zostaliśmy wykupieni. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, Bóg wypełnił to, co zaplanował od wieków, aby Jego duchem mogli być wypełnieni wszyscy ludzie. Amen? Wszyscy, którzy przyjdą i otworzą swoje serce, zostaną oczyszczeni Jego świętą krwią, którzy przyjdą przyobleczeni Jego szatą, aby byli wypełnieni Jego świętym duchem. Halleluja. To mnie napawia niesamowitą radością. Tych pięć, jest pięć? Policzyliśmy, jest pięć? Tych pięć punktów pokazuje nam, jak Bóg w pełni
To jest całe dzieło krzyża, dzieło odkupienia, nazwie tak, bo krzyż jest centralnym miejscem tego, ale dzieło odkupienia przez Boga nas, ciebie i mnie. I wiecie, w tym wszystkim, w tym mamy całe nasze zbawienie, mamy całe nasze odkupienie, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Ale ja bym się chciał dzisiaj skupić na osobie Ducha Świętego. Musiałem to przypomnieć, żebyśmy byli świadomi, że Duch Święty, Bóg Ojciec i Jezus Chrystus we wszystkie te dzieła, we wszystkie te aspekty byli zaangażowani. I są zaangażowani w Twoim życiu. Amen? Halleluja. I to jest dobra nowina. To jest dobra wieść dla mnie. Ja bym chciał powiedzieć o Duchu Świętym dzisiaj. Pan Jezus powiedział w Ewangelii, tego nie będziemy czytać, bo znamy to na pamięć. Pan Jezus powiedział, ja idę do Ojca. Ja idę do Ojca, ale poślę Wam Pocieszyciela. Poślę Wam Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może. Dlaczego? Bo Go nie widzi. Ale Wy Go znacie, bo pośród Was przebywa i w Was będzie. Mówił o czasie przyszłym. I ja Wam chcę powiedzieć jeszcze lepszą nowinę. To się stało. To się wydarzyło w dzień Pięćdziesiątnicy. Amen? Duch Święty został zesłany. Wiecie, to, co zostało zapowiedziane przez proroków, zapowiedziane w Starym Testamencie, zostało zapowiedziane, że mojego ducha włożę do ich serc, do ich wnętrza. Amen? Bóg planował i marzył o tym od dawna, aby Duch Święty zamieszkał w Tobie i we mnie. Bo wtedy, kiedy Duch Święty mieszka we mnie, jestem dziedzicem i mogę korzystać z wszystkiego, co Bóg dla mnie zrobił. Amen? W liście do Efezjan możemy to przeczytać. Chyba w 2 rozdziale to jest napisane, że możemy korzystać. Duch Święty jest jakby rękojmy, jakby przedłużeniem naszej ręki, abyśmy mogli brać dziedzictwo Boże. Abyśmy mogli z Niego korzystać. To mi kolejny obraz daje, że mogę żyć jako dziecko Boże, jako nawrócony człowiek, jako ten, który przyjął Jezusa Chrystusa, kiedy jestem zamknięty na Ducha Świętego, kiedy nie pozwolę Mu, aby On we mnie działał, a może nawet nie powiem nie pozwolę, ale nie dbam o to, to mogę żyć jako żebrak. Mogę po prostu nie korzystać z Jego dobrodziejstw, nie korzystać z Jego stołu. Dlaczego? Dlatego, że to Duch Święty jest tym, który przekazuje, który Ci daje możliwość dojść do stołu, który przykazuje przyprowadzać Cię do tronu łaski. Amen? Jest takie fajne słowo, teraz nie mogę go szybko w myślach znaleźć, ale które mówi o tym, że to dzięki Duchowi, tam gdzie mówimy Abba, w którym wołamy Abba Ojcze. W tym to Duchu, Rzymian, tak. W tym to Duchu Świętym, o już wiem w którym miejscu. W tym to Duchu Świętym wołamy Abba Ojcze. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, strachu, ale ducha mocy, miłości i zdrowego, rozsądnego myślenia. Amen. I w tym to Duchu Świętym wołamy Abba Tatusiu, Abba Ojcze. Wiecie, co się dzieje? Kiedy masz Ducha Świętego, kiedy Duch Święty mieszka w Tobie, przychodzisz przed tron Boży. To jest niemożliwe, myśląc ludzkim rozumowaniem. Dlatego, że po ludzku jest mowa taka, że Ty jesteś grzeszny, Bóg jest święty i nie możesz się do Niego zbliżyć. Ale wiecie, to, co żeśmy przed chwilą przedstawili, krew Jezusa Chrystusa, doskonałe dzieło na Golgocie i obecność Ducha Świętego w Twoim wnętrzu, w Twoim sercu, daje Ci możliwość, że możesz przyjść bezpośrednio przed tron Boga. I w liście do Rzymian jest powiedziane, nie tylko, że możesz przyjść na pewien dystans, ale tam jest powiedziane, że przychodzisz jako dziecko i wołasz Abba Tatusiu, Abba Ojcze. Doskonała więź, doskonała relacja Ojca z dzieckiem. Amen? Halleluja. Więc na koniec tego właśnie, tego 5 punktu chciałbym powiedzieć, że Bóg zaplanował, aby to legalnie, w pełni, naprawdę, według Słowa Bożego, aby każdy wierzący, każdy człowiek został napełniony Jego Duchem. Halleluja. Abyśmy żyli według Ducha, bo Słowo Boże mówi, że kiedy według Ducha żyjemy, unicestwiamy to, co cielesne. To nie ma nad nami żadnego panowania. Amen? Kiedy żyjemy według ciała, co jest napisane? Bardzo smutne. Pomrzecie. Ale kiedy według Ducha żyjecie, żyć będziecie. Amen? I dlatego właśnie chcę dzisiaj powiedzieć o Duchu Świętym. To słowo było na wstępie. Chciałbym powiedzieć o Duchu Świętym. Jest tutaj napisane tak w Dziejach Apostolskich. Otwórzmy jeszcze 1 rozdział, to sobie tylko przeczytamy. I chciałbym zachęcić, chciałbym, abyśmy skupili się, pomyśleli nad naszym życiem. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. Ewangelista Łukasz pisze tutaj tak. Od 1 rozdziału, 1 werset. Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał. Od rozpoczęcia swej działalności, aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia. Widzicie tutaj znowu dzieło? Kiedy to za sprawą Ducha Świętego. Pan Jezus niczego nie robił sam od siebie, ale to, co słyszał od Ojca i za sprawą Ducha Świętego. Jak to jest piękne i cudowne. Halleluja.
to dzieło wtedy dopiero zaczyna działać. Halleluja. Za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia. Na tym miejscu może na chwileczkę się zatrzymmy. Wiecie, ja zwróciłem uwagę ostatni czas, bardzo często to widzę, że Pan Jezus tutaj nie zasugerował. Pan Jezus tutaj nie dał nam wolnej propozycji, nie dał nam opcji. Albo tak, albo tak. Wiecie, słuchajcie, macie fajną ofertę. Jest fajna oferta. Nie. Podkreślcie sobie to w swoich Bibliach. Podkreślmy to w swoich Bibliach. Wydał polecenie. Kto był w wojsku, wie, co to znaczy polecenie. Polecenie to jest rozkaz. To jest coś, czego nie wolno ignorować. Wydał polecenie. I tutaj na tym miejscu, skoro żeśmy się zatrzymali, czytamy dalej. Za sprawą Ducha Świętego wydał polecenie wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Im też po swojej męce przedstawił się jako żywy, dał na to wiele przekonujących dowodów. Ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził. Popatrzcie się, drugie zdanie, drugi werset. Zarządził. Pan Jezus nie powiedział, wiecie, mam fajną propozycję. Pan Jezus nie powiedział wolnego jakiegoś, wiecie, argumentu. Zarządził. Pan Jezus wydał konkretne polecenie, zarządził. Chciałbym, żeby to dzisiaj zabrzmiało. Co zarządził? Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Powiedział innym sposobem, nie wychodźcie z domu. Pamiętacie takie? Przez ostatni rok słyszycie dosyć często. Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Wiecie, to jest bardzo ważne polecenie. To nie jest to, może zostań w domu. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale co? Ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Co to za obietnica Ojca? Zaraz powiemy. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Halleluja. I to jest to. To jest to cudowne, cudowne napełnienie. Ochrzczeni w Duchu Świętym. Wiecie, Pan Jezus powiedział, nie oddalajcie się, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni, dopóki nie zostaniecie obleczeni w Ducha Świętego. Amen? Pan Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej. Nie jesteśmy w stanie zrobić niczego. On mówił o tym w Ewangelii Jana. Wiecie, że Pan Jezus był namaszczony, napełniony Duchem Świętym, aby wykonywać polecenia. Chodził w ciele i był namaszczony, napełniony Duchem Świętym, aby wykonywać dzieła, które wykonywał. A te dzieła nas fascynują do dzisiaj. Do dzisiaj kręcimy głowami i zastanawiamy się, Boże, jak jesteś wielki i cudowny. Jak cudowne dzieła się działy, kiedy chodziłeś po ziemi. I wiecie, tutaj Pan Jezus powiedział to, nie odchodźcie, nie oddalajcie się. Zalecił, ale to jest nakaz. Nie oddalajcie się. Ja bym chciał powiedzieć, że to nie chodzi może o to, żebyśmy dzisiaj nie wychodzili z tego miejsca, chociaż bym chciał powiedzieć taki coś. Nikt nie wyjdzie z tego miejsca, dopóki nie zostanie w pełni napełniony Duchem Świętym. Halleluja. Ale Pan Jezus powiedział, nie oddalajcie się, dopóki nie zostaniecie wypełnieni, przyobleczeni mocą z wysokości. I do tego chciałbym dzisiaj zachęcić, do osoby Ducha Świętego. Osoba, która jest Bożą osobą, której należy się szacunek i chwała, której należy się cześć. Chcę powiedzieć o Duchu Świętym. Bardzo często, kiedy myślę o Nim, kiedy rozmawiam o Nim, kiedy rozmawiam z Nim, o i tutaj już więcej, kiedy rozmawiam z Nim, widzę, że Duch Święty jest niesamowitą osobą Bożą. Halleluja. Kiedy bardzo dużo o Bogu, o Ojcu czytamy, kiedy czytamy o Jezusie Chrystusie, o Duchu Świętym mamy bardzo dużo napisane. I wiecie, ja przeczytałem wszystko, zanotowałem sobie wszystko, podkreśliłem swoim kolorem, kiedyś w swoim czasie, o Duchu Świętym, żeby Go bliżej poznać. I zauważyłem, że Duch Święty jest bardzo, bardzo kochaną osobą. On nigdy nie zwraca chwały na siebie. Przez czas, kiedy prowadziłem uwielbienie, kiedy modliłem się, kiedy cokolwiek robiłem w swoim życiu, a było już tego przez kilka lat, to wiecie, nigdy nie zwróciłem uwagi, nigdy nie zobaczyłem, żeby Duch Święty coś przygarnął dla siebie. On zawsze przychodzi do twojego życia, aby wziąć, przyniósł z nieba, wziąć, uwielbić Ojca, uwielbić Jezusa Chrystusa. Halleluja. Zauważyliście to? Jest niesamowitą osobą. Duch Święty jest tym, kiedy przychodzę do zgromadzenia, który daje mi siłę, który daje mi tchnienie, który daje mi, przypomina mi słowo. Jest tym, który daje mi świadectwo. Jest tym, który działa przeze mnie. Halleluja. Mieszka we mnie. W liście do Koryntian jest napisane, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Tam jest dwa razy to powiedziane. Na koniec może do tego wrócimy. Ale chciałbym powiedzieć, jak bardzo cenny, jak bardzo
I gdy powiem teraz potrzebnym, to będzie to niekompletne. Nie potrafimy żyć bez Ducha Świętego. Nie potrafimy żyć bez Ducha Świętego. I nie mówię tutaj tylko jako o życiu człowieka wierzącego, ale mówię tutaj w ogóle o naszym życiu. Mocą Słowa Bożego jest podtrzymywany cały świat, a tchnieniem Ducha Świętego zostało oddane życie. Pamiętacie, co się stało, kiedy Bóg stworzył człowieka? Tchnął w niego. Tchnął w niego swoją moc. To był Duch Święty. Duch Święty daje życie. Dlaczego Duch Święty przyszedł wzbudzić zmartwych Jezusa? Bo to On daje życie. Wszystko, co ma życie, jest tchnieniem Ducha Świętego. Bez Niego nie ma życia. Bez Ducha Świętego nie ma życia. To On jest życiem, to On jest tchnieniem życia. I wszystko, co się dzieje, co żyje, co ma tchnienie, jest darem od Boga, to jest Duch Święty. Halleluja. Mógłbym przytoczać tutaj setki wersetów, które mówią o osobie Ducha Świętego, które mówią, jaki On jest cudowny, jaki On jest, wiecie, naprawdę dżentelmenem, jaki jest bardzo delikatny. Nie chciałbym powiedzieć tego słowa, jaki bardzo płochliwy, ale bardzo delikatny. Jest przyrównany do gołębicy. Pamiętacie, kiedy w Ewangelii, w Ewangeliach, we wszystkich czterech w sumie, kiedy w Ewangeliach jest napisane, kiedy Pan Jezus był chrzczony, kiedy był w Jordanie, kiedy Duch Święty zstąpił i to było widoczne na oczy, to było widoczne, że ludzie to widzieli. W jaki sposób? W postaci gołębicy. Amen. Więc to obrazuje nam, jak bardzo delikatny jest Duch Święty. On nigdy na siłę nie przyjdzie do Twojego życia i nie poprzestawia Ci Twoich priorytetów. On nigdy nie przyjdzie do Twojego życia i nie poustawia Twoich myśli. On chce, abyś Ty poddał Mu pod Jego działanie. To On chce, abyś Ty Mu otworzył drzwi. On chce, abyś Ty Go zaprosił do swojego życia. A wtedy, kiedy Go zaprosisz, wtedy Boże życie zamieszka w Tobie. Halleluja. Dlatego chcę Was zachęcić, abyśmy, jeżeli jeszcze nie przeżyłeś tego, abyśmy zaczęli modlić się, szukać obecności, szukać kontaktu, szukać rozmowy z Duchem Świętym. Wiesz, że kiedy przyjdziesz do swojego domu, kiedy jesteś tutaj na tym miejscu, możesz otworzyć swoje usta i powiedzieć: Duchu Święty, nigdy się nie modliłem do Ciebie. Nigdy nie rozmawiałem z Tobą może. To jest do mnie nowe, świeże przeżycie. Ale ja wiem, że Ty tutaj jesteś. Mieszkasz tutaj. Jestem zbawiony, oczyszczony krwią Jezusa i Ty mieszkasz we mnie. Tak mówi Boże Słowo. Halleluja. Wiecie, co się dzieje, kiedy Bóg mieszka w Tobie? Kiedy Duch Święty mieszka w Tobie? Słowo Boże mówi: poddajcie się Bogu. To jest pierwszy krok. Przeciwstawcie się diabłu, a uciekli od Was. Amen. Dlatego, że Bóg mieszka w Tobie, Duch Święty mieszka w Tobie i nie musisz się bać, nie musisz w ogóle żadnych uników przed diabłem. Nie musisz w ogóle myśleć o nim, ani o nim rozmawiać. Patrzysz na Boga i poddajesz się Jemu. Duchu Święty, jestem poddany Tobie. Halleluja. Kiedy przychodzą myśli, kiedy przychodzi diabeł, po prostu dajesz odpór. Mówisz: idź precz. Nie ma takich myśli, nie ma szans. Nie ma mowy w ogóle, żebym zaczął myśleć o tym, dlatego że Duch Święty jest we mnie i Jego święta krew oczyściła mnie, jestem dzieckiem Bożym i chcę posługiwać w Duchu. Halleluja. Amen. Duch Święty w Tobie jest, to jest osoba Boża i to jest plan Boży, który On zaplanował od wieków, aby Duch Święty zamieszkał w każdym nowonarodzonym dziecku. W każdym nowonarodzonym dziecku. Amen. Czy nie wiecie? Czy nie wiecie, 3,16 Koryntian, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Apostoł Paweł tam tak mocno mówi, daje pytanie. Czy wy tego nie wiecie? Wiecie, tam jest dwa miejsca są powiedziane, jedno jest powiedziane do Kościoła. Ja to bardzo wyraźnie zawsze chcę mówić, bo to jest bardzo ważne. Jest powiedziane do Kościoła, że my jako całość jesteśmy świątynią Bożą, świątynią Ducha Świętego. Amen. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i Duch Święty mieszka w nas, mieszka wśród nas. I tam jest napisane tak: jeżeli ktoś niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Bardzo mocne słowa, godne ostrzeżenia. Jeżeli ktoś wyrządza krzywdę w dzieło Chrystusa, czyli w ciało Chrystusa, w świątynię, w dzieci Boże, w zgromadzenie, tego zniszczy Bóg. Bardzo, bardzo ważne ostrzeżenie. Nigdy tego nie chciejmy, albo ostrzegajmy, nigdy nie chciejmy tego robić, aby jakokolwiek krzywdę wyrządzać w Kościele, czy dzieciom Bożym, zgromadzeniu, jakimukolwiek. Amen?
Ale też w drugim miejscu jest napisane o tym, że my jako świątynia Boża, jako nasze ciała są świątynią dla Ducha Świętego. I tam nie jest napisane, że tego zniszczy Bóg. Byłby za surowy, musiałby wielu ludzi unicestwić. Ale jest napisane, aby nie robić tego, aby nie niszczyć świątyni Bożej. Aby dbać o świątynię Bożą. O nasze ciało. Nasze fizyczne ciało. Twoje i moje ciało jest świątynią dla Ducha Świętego. To Duch Boży mieszka w Tobie. Moim i w Twoim ciele. Halleluja. Bo w tym ciele mogę wywyższać Boga. Mogę Go wysławiać. Amen. W tym ciele mogę mówić świadectwo. W tym ciele mogę uwielbiać Boga. Mogę pracować. Mogę się uczyć. Zgadza się? Dlatego chciejmy szanować i traktować poważnie nasze ciała. Chciejmy oddawać Bogu chwałę, ale też dbajmy o świątynię Ducha Świętego. Dbajmy, aby tam było czysto. Aby tam było zawsze pięknie. Wiecie, Boża chwała stępowała tylko na miejsce święte. I kiedy Duch Święty mieszka w nas, kiedy to jest oczyszczone, kiedy świątynia jest piękna, czysta, przyozdobiona, pachnąca, Boża obecność nie trzeba zapraszać, ona przychodzi. Amen? Zgadza się? Duch Święty przychodzi, Boża obecność przychodzi. A tutaj w Słowie Bożym jest napisane, że przebywać będę wśród nich i w nich będę. To nie jest napisane, że tylko będzie przychodzić od czasu do czasu Boża obecność, ale On 24 godziny na dobę chce mieszkać w Tobie. Amen? On w nas chce mieć mieszkanie. Wiecie, co to znaczy mieszkanie? Mieszkanie to znaczy, że nie wpadasz od czasu do czasu na weekend, ale tam mieszkasz. Tam masz swoje łóżko, możesz się słodko wyspać, tam masz swoje ubrania, tam możesz otworzyć lodówkę i możesz zjeść z tej lodówki, nie musisz się nikogo pytać. Zgadza się tak? To jest Twoje mieszkanie. To jest Twoje. I to jest mieszkanie i Ty przychodzisz do tego mieszkania, lubisz tam być, tam masz ciepło, tam się możesz rozgrzać, zagrzać się możesz, możesz tam posłuchać dobrej muzyki, możesz dobrze ugotować. To jest Twoje mieszkanie i tam się cieszysz. To jest takie nasze małe królestwo. I wiecie, takim mieszkaniem Ty i ja jesteśmy, nasze ciała są dla Ducha Świętego. I Duch Święty chce z tego mieszkania zrobić naprawdę świątynię, niesamowite miejsce. Podoba się mi to miejsce, przybytek. Przybytek, świątynia, coś dostojnego. Coś, co jest dla Boga. Oddzielone tylko dla Niego. Halleluja. Dlatego chciejmy w szczególny sposób też zadbać o nasze ciała. W pewnym momencie w moim życiu Bóg, Duch Święty, właściwie Duch Święty, kiedy rozmawiałem z Bogiem, kiedy modliłem się, Duch Święty bardzo wyraźnie powiedział mi. Powiem wam takie świadectwo. Ja już go chyba mówiłem kilka razy, ale będziecie skazani, żeby go słyszeć jeszcze raz. Kiedy przyszedłem po operacji do domu, miałem zastosować dietę. Z moim ciałem było bardzo źle, czułem się źle, często jakieś zasłabnięcia, jakieś coś tam. I lekarz, który prowadził, który mnie wypisywał ze szpitala, powiedział tak, taką dietę musisz stosować przez jakiś czas i wtedy zacznie się dopiero poprawiać stan Twojego zdrowia. Wiecie, ja przyszedłem i zawsze byłem zdrowy, zawsze jadłem wszystko, co chciałem, zawsze było tak i zawsze się dobrze czułem, więc myślałem sobie, no jest okej. Ale skoro takie zalecenia, poprosiłem moją żonę, ona mi nawet wydrukowała, co mogę jeść, a czego nie, czego unikać, czego nie wolno mi jeść. I miałem to wydrukowane, nawet zafoliowane. Słuchajcie, piękna sprawa, w kuchni leży na widoku, wiesz, znasz już to na pamięć. I ja, wiecie, jadłem i miałem za zadanie po 3 tygodniach zrobić wyniki badania. Poszedłem po 3 tygodniach zrobić badania, wyszły wyniki. Jakie były wyniki? Złe. Wyniki były złe. Mało powiedziane złe. I wiecie, ja się trochę tak przeraziłem tym. Patrzę się, one są coraz gorsze. Więc wziąłem tę kartkę, patrzę się na to i powiem tak po mojemu. Patrzę na kartkę i mówię, Boże, a ja dalej żrę to, co jadłem. W ogóle nie zwracam na to uwagi. Jem po swojemu, tu jest napisane, a ja robię co innego. I Duch Święty mi powiedział, a jak jest ze Słowem Bożym? Czytasz je każdy dzień. Każdy dzień masz nos wbity w Biblię. Czy nie jest podobnie? I wiecie, ja zrobiłem eksperyment. Zacząłem stosować zdanie w zdanie. Moją dietę zacząłem stosować. Jeżeli miałem nie jeść ryb, to nie zjadłem ani kawałka ryby, ani nic z ryby. Jeżeli miałem jeść to, to jadłem to. Słuchajcie, zrobiłem to przez następne 3 tygodnie zupełnie zdanie w zdanie. Po 3 tygodniach badania. Zgadnijcie. Idealne. 3 tygodnie trzeba. 3 tygodnie trzeba było mojemu organizmowi. I wtedy klęknąłem na kolana i mówię, Boże, a co jest z Twoim słowem w moim życiu?
Duchu Święty, chcę Ciebie w moim życiu więcej. Bo kiedy czytam literę, posługuję w ciele. Ale Duchu Święty, ja widzę, że ja bez Ciebie nie dam rady. Kiedy Ty tchniesz i kiedy to Słowo stanie się wykonywane w moim życiu, stanie się dziełem w moim życiu, wtedy moje życie zaczyna się zmieniać, moje wyniki się zaczynają zmieniać. Amen? Wszystko się zmieni w moim życiu. I tak jest z Bożym Słowem, które przychodzi do Twojego życia. Wiecie, czasami nawet my na pamięć znamy, możemy je cytować, ale wychodzi o to, kiedy Duch Święty przychodzi z ożywieniem, kiedy On przychodzi z ożywieniem, wtedy zaczynają się dziać rzeczy. Amen? Dlatego tak bardzo, bardzo dzisiaj chcę Was zachęcić, abyśmy zapragnęli osoby Ducha Świętego. Ja już nie mówię nawet o cudownych darach, o cudownych owocach Ducha Świętego, ale na początek chcę powiedzieć o osobie Ducha Świętego. Dlatego, że czasami możemy patrzeć się na rzeczy, na zabawki. Możemy patrzeć na rzeczy, które są wokół. Ja chcę, abyśmy skierowali nasz wzrok na Ducha Świętego jako Pana. Nie jako tego, który jest dodatkiem. Wiecie, smuci mnie i boli mnie moje serce, że często my jako chrześcijanie, mówię ogólnie o chrześcijanach, nie mówię o nikim tutaj na tym miejscu, ale jako chrześcijanie często uznajemy Ducha Świętego jako coś w opcji, dodatek. Albo ci tam mają jeszcze chrzest w Duchu Świętym. Słuchajcie, boli mnie to. Dlatego, że Pan Jezus tutaj co zrobił? On nakazał, nie wychodźcie. Słuchajcie, nie ruszajcie się. Ludzie, nie ruszajcie się z tego domu. Nie wyjdźcie, niech nikt się nie waży wyjść za drzwi tego domu, dopóki nie stąpi mój Duch Święty na was, dopóki was nie napełni i nie wyposaży was do tego, żebyście mogli robić dzieło moje dzieło. Pan Jezus był świadomy, że co by się stało, kiedy by apostołowie wyszli i zrobili sobie po swojemu. Byłoby wiele chaosu i bajzlu. Dlatego powiedział, nie ruszajcie się z tego miejsca, aż przyjdzie mój Pocieszyciel, mój Duch Święty. Halleluja. Podoba się mi to słowo, mój Duch Święty. Bóg mówi bardzo często, to jest mój Duch. Jak bardzo kocha, jak bardzo Bóg Ojciec, jak bardzo Jezus Chrystus ceni, jak to jest Jego. Mój Duch. Mojego Ducha dam do waszego wnętrza. Amen. Halleluja. I tak bardzo Ty i ja potrzebujemy i tak bardzo my jesteśmy uzależnieni od tego, aby nasze życie było życiem, kiedy Duch Święty jest w nas. Halleluja. Pamiętam w moim życiu, kiedy się nawróciłem, kiedy pokutowałem, kiedy byłem nastolatkiem. I pamiętam w moim życiu, kiedy działy się różne rzeczy. Wiecie, czytałem Słowo Boże, nie rozumiałem Go, modliłem się, prosiłem, nic nie rozumiałem. Ale pamiętam jeden moment. Wiecie, ktoś kiedyś poprosił mnie, żebym powiedział świadectwo. Ja powiedziałem, nigdy w życiu nie powiem świadectwa. Ludzie, wiecie, ja byłem w małym zborku wychowany. Tam nie wiem, ile było, może 30 osób to było maks. W małym zborku, więc to nie było żadna tragedia powiedzieć coś, kilka słów, prawda? Ja nigdy nic nie powiedziałem. I powiem wam więcej. Do szkoły, kiedy chodziłem do podstawówki, są tutaj może jakieś nauczycielki, to będą się śmiały z tego, ale słuchajcie, ja nigdy nie odpowiadałem przy tablicy. Ja nigdy nie odpowiadałem. Miałem to tutaj w głowie wszystko, ale nie powiedziałem przy tablicy ani słowa. Nie wiem, dlaczego tak się działo. Czy się wstydziłem, czy się może bałem, że ktoś się zacznie śmiać. Wiecie, ja mówiłem często gwarą. Często mówiłem swoimi zdaniami, przekręcając definicję i to było śmieszne. I więc może się bałem tego, nie pamiętam już tego. Ale wiecie, jak było w mojej szkole? Ja kiedy chodziłem do szkoły i było jakieś tam, powiedzmy, materiał był do przerobienia, ja to miałem wykute, ja to miałem wszystko. Kiedy był sprawdzian, to miało piątka. Od razu, wtedy było do 5 maksimum. Piątka była od razu na sprawdzianie, wszystko w porządku, dobrze. Ale kiedy było do tablicy, ja stanąłem i pewni nauczyciele to już mnie znali i się pytali, co, mogę już pisać pałę, czy jeszcze poczekamy na chwilę? Powiesz coś, czy nie? Nie. Pokiwałem głową tylko, no to wpisywał dwóje, siadaj. I jeden nauczyciel nawet się uwziął na mnie i powiedział, słuchaj, ty tego nie umiesz, ty to ściągasz. Więc stał nade mną dosłownie tak. Ja tutaj siedziałem na sprawdzianie, na klasówce. On stał i patrzył się na moje ręce, patrzył się, gdzie ja patrzę. Bo wiedział, że to nie jest niemożliwe przy tablicy. Byłem tak nieśmiały, byłem tak wiecie, zawsze zamknięty w sobie, że jak trzeba było powiedzieć jakieś słowo, nie ma. Nie ma. Nie ma szans. I słuchajcie, ktoś kiedyś poprosił mnie, żeby powiedzieć świadectwo. Człowieku, co ty mówisz? Świadectwo. Jej, świadectwo. Dobra, może następnym razem. Tak, żeby, wiecie, nie zabić nadziei. Słuchajcie, nie mówiłem tego, nie mówiłem. Nigdy się nie odzywałem, nigdy nie mówiłem. Kiedy zaczęliśmy grać na jakichś instrumentach, to zawsze wybierałem taki instrument, kiedy trzeba głowę skłonić na dół i tam sobie gdzieś grać. Nigdy, żeby ustami tam coś robić. Zawsze sobie tam po cichutku, głowa na dół, nic więcej. Ale pewnego razu było zgromadzenie.
Ja już zacząłem czytać o Duchu Świętym i już wiedziałem nieco o Duchu Świętym. Nie byłem całkiem zielony, jak to powiedzieć. I wiecie, pewien kaznodzieja przyjechał do naszego zboru i on mówił o Duchu Świętym. Mówił o osobie, którą ja gdzieś kiedyś spotkałem. Kiedy mówił o Duchu Świętym, ja wiedziałem, że ja go spotkałem, ale nie wiedziałem gdzie. I wiecie, w tym spotkaniu, w tych 30 minutach tak zapragnąłem poznać blisko tę osobę, to był Duch Święty, że kiedy modlił się na koniec, ja zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. W tego wieczoru jeszcze nie modliłem się językami, ale Duch Święty stąpił na mnie. Kiedy ktoś to przeżył, to wie, co to znaczy. Stąpił na mnie. Ja wiedziałem, że On jest z góry, z dołu, z boków, On jest wszędzie. Wszystko, co we mnie jakby przesiąknęło, dokładnie jak chrzest. Dokładnie byłem przemoczony Duchem Świętym. Byłem napełniony Nim, byłem przepełniony Nim. I wiecie, ten kaznodzieja, kiedy patrzył na mnie, musiało być coś w tym niezwykłego, bo przytulił mnie, ja zapłakany, zamoczyłem mu nawet cały swetr. Wiecie, on się nie przejmował, duży chłop, ja mały chłopak. Ale słuchajcie, ja byłem pełny uwielbienia Boga, ja nie wiedziałem, co ja wyprawiam na tym zgromadzeniu. Duch Święty przepełnił moje życie. Co się stało potem? Wiecie, kiedy to się wydarzyło, ja wziąłem swoją gitarę i w pokoju zamykałem swoje drzwi i zacząłem grać. Zacząłem grać i zacząłem śpiewać. Zacząłem modlić się, zacząłem śpiewać. I słuchajcie, wtedy nie było internetu, wtedy nie było żadnych koncertów takich. Nie uwierzycie mi, ale zacząłem uwielbiać Boga w duchu, śpiewać w duchu. Ja czytałem o tym w Biblii, że jest coś takiego, ale nie wiedziałem, o co tu chodzi. Ja nie wiedziałem, co to jest. I zacząłem śpiewać. I wiecie, zamykałem się w swoim pokoju i sobie myślałem tak, żeby tylko nikt nie słyszał, bo sobie pomyślą, że coś mu tam odbiło. Bo nikt w kościele nigdy takiego czegoś nie robi. Ja sobie to śpiewałem, ale wyobraźcie sobie tak, pewnej niedzieli chyba, czy Sylwester to nawet był, było spotkanie i jedyna osoba, która umiała prowadzić uwielbienie, która umiała śpiewać i prowadzić, zachrypnęła w ten sposób, że nie miała w ogóle głosu. I wiecie, w tym zespole, nie wiem dlaczego, ale wszyscy popatrzyli się na mnie. Ja głowę jak zwykle stuliłem na dół, bo takie miałem przyzwyczajenie przez najbliższe kilkanaście lat i powiedziałem, nie ma opcji, nie ma szans. Ale w pewnym momencie powiedziałem, okej, zgodzę się. Więc przygotowałem kilka prostych pieśni. Stanąłem na środku i zacząłem śpiewać. Zacząłem śpiewać. To był przełom dla zboru i dla mnie. To był przełom dla wszystkich. Wyobraźcie sobie, co się stało. Ja poprosiłem Ducha Świętego, żeby mnie napełnił, żeby mi pomógł w tym. Wtedy już modliłem się, mówię, Duchu Święty, pomóż mi, bo ja cały się trzęsę, ja nie wiem, czy zagram. Wiecie, co wtedy się wydarzyło? Wydarzyło się tak, że ja w tym moim skryciu, kiedy w komorce tam sobie uwielbiałem w duchu, uwielbiałem w językach, uwielbiałem tam Boga, to ja sobie to miałem tam gdzieś schowane i to było tylko dla mnie, to było, nigdy tego na nabożeństwie nie uwielbiałem. Tam wtedy, kiedy Duch Święty mi pomógł, On pokrzyżował wszystkie moje plany. Bo kiedy stąpił, ja nie potrafiłem wytrzymać i zacząłem uwielbiać Boga w językach. Zacząłem śpiewać w językach. Duch Święty stąpił na zgromadzenie. To był pierwszy raz, kiedy widziałem żywe, realne działanie Ducha Świętego. Coś niesamowitego. Wiecie, ja nie wiedziałem, czy ja gram jeden akord, czy w ogóle trzymam tę gitarę. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale to On zrobił resztę. Halleluja. Od tamtego czasu nie szukam niczego innego, jak tylko Jego obecności w moim życiu. Halleluja. Kiedy staję przed Wami, chcę, żeby to On przejmował, żeby to On przejmował całe kierownictwo. Żeby to On dotykał serc. Kiedy On dzisiaj dotknie Ciebie, nigdy już nie będziesz taki sam. Amen. Kiedy będziesz wsłuchać się tylko w te mądre słowa, czy może mniej mądre moje, Boże Słowo jest zawsze pełne i mądre. To będzie tylko litera, która może zmienić coś, jakiś nowy szczegół w Twoim życiu. Ale kiedy pozwolisz Duchowi Świętemu, aby On dotknął Ciebie, On zmieni całe Twoje życie. Halleluja. Powiem więcej, On dołoży życia do Twojego życia. On przyjdzie z nowym wymiarem życia do Ciebie. Halleluja. Tego spotkania nigdy nie zapomnę. Wiecie, ludzie otworzyli oczy. Ja zauważyłem, że wszyscy zaczynają się modlić w językach, śpiewać w językach. Ja nie wiedziałem, widziałem, że Duch Święty ogarnął. Potem pytałem się niektórych, słuchaj, ty zawsze tak śpiewaliście w językach? Gdzie to tam? W domu śpiewałeś? Mój nigdy. Pierwszy raz Duch Święty dotknął mojego serca. To było coś nowego. Nowa pieśń. Powstała nowa pieśń. Coś niesamowitego. Bez Niego nigdy w życiu by się to nie wydarzyło. Zacząłem szukać Bożej obecności. Zacząłem szukać Jego głosu.
kiedy modliłem się w językach. Wiecie, wydarzyła się nawet sytuacja, kiedy modliliśmy się, uwielbiałem Boga i modliliśmy się w językach, że pewna siostra przyszła i powiedziała dokładnie, kto, ktoś tam modlił się w językach, co powiedział w języku, ona była chyba z Armenii, co powiedział w tym języku. Duch Święty przychodzi nawet wtedy, kiedy ty nie znasz języka. On mówi, to się działo w Dziejach Apostolskich, tutaj na początku. Amen. I jeden werset tylko chciałbym jeszcze przeczytać, zachęcając was do tego, abyśmy szukali Bożej obecności, obecności Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź jako boska osoba, jako Boża osoba. Wywyższmy imię Jezusa, wywyższmy imię Ojca, ale też i Ducha Świętego w naszym życiu. Jestem przekonany, że w tych czasach, jak i teraz, na nowo rola Ducha Świętego musi być wysoko podniesiona w Kościele Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że to Duch Święty przygotuje oblubienicę na przyjście Jezusa Chrystusa. Amen? To Duch Święty. Słuchajcie, to nie pastorowie, to nie organizacje, to nie jakieś metody, ale to sam Duch Święty przygotuje oblubienicę na przyjście, wielkie przyjście Jezusa Chrystusa. I rola Ducha Świętego musi być bardzo wysoko wyniesiona dzisiaj, abyśmy mogli dojść do tego, co Bóg chce zrobić przez nas. Dlatego, że do pierwszych uczniów powiedział, nie wychodźcie stąd, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni. I do tych teraz, dzisiaj mówi to samo. Nie ruszajcie się nigdzie, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni z wysokości. Amen? Dlatego to jest dla ciebie i dla mnie, dla każdego z nas. Jeżeli ktoś myśli, że to może nie dla mnie, to właśnie to jest dla ciebie. Jeżeli tak sobie pomyślałeś, to właśnie to jest jak najbardziej dla ciebie. Duch Święty chce zamieszkać w tobie i On chce manifestować swoje słowo. Ja nie wiem, ile we wtorki nabożeństwa trwają. Zawsze jestem tak zachwycony Bożą obecnością, że nie zwracam na to uwagi. Ale chciałbym zakończyć, chciałbym zachęcić. Wiecie, moja usługa dzisiaj nie jest po to, żeby wytłumaczyć wszystko, bo nie umiem tego nawet zrobić. Nie jest po to, żeby jakoś może wypunktować i wyznaczyć działania. Wiecie dlaczego? Modliłem się o to i powiedziałem, Duchu Święty, chcę rozkochać tych ludzi, których tak bardzo lubię, czyli was. Chcę rozkochać w Twojej osobie. Gdybym mógł coś dać więcej ze siebie, to bym zrobił to. Gdybym mógł dać całego siebie, to bym to zrobił dzisiaj, teraz, żebyście mogli poznać Ducha Świętego bardziej. Ale jestem świadomy, że to On tutaj na tym miejscu jest, aby to zrobić. Halleluja. Amen. Wiecie, co Pan Jezus powiedział kiedyś? Kiedy uczniowie mówili mi, że pójdzie do nieba, że musi zostawić ich i wróci do nieba, oni się zasmucili, posmutnieli. Nie dziwię się im, ja bym też był smutny. I Pan Jezus powiedział tak, ja mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale widzę, że teraz nie potraficie znieść. Już nie dacie rady więcej pomieścić. Kiedy ostatnio czytałem te słowa, zrozumiałem, że jaki wielki błąd popełniam może w moim życiu, że wiele razy chciałbym komuś powiedzieć wszystko naraz. Chciałbym tak dużo powiedzieć, żeby był taki mocny, żeby był taki zbudowany. Ale to się nie da. Pan Jezus o tym wiedział. Pan Jezus jako doskonały nauczyciel wiedział, że nie jesteśmy w stanie przyjąć. Ale wiecie, co powiedział? Ale kiedy przyjdzie Duch Święty, On wam wszystko wytłumaczy. On was wprowadzi we wszelką prawdę. I On wam powie, co będzie przed wami. Więc Duchu Święty, chciałbym zostawić to dla ciebie. Najlepszą część. Chciałbym Duchu Święty zostawić, żebyś mógł wytłumaczyć wszystko to, abyś mógł zachęcić i rozpalić serca nasze. Żebyśmy ciebie zapragnęli ponad wszystko. Żebyśmy po tym dzisiejszym spotkaniu zapragnęli ciebie najbardziej na świecie. Jak nigdy dotąd niczego nie pragnęliśmy w taki sposób, jak ciebie dzisiaj. Tak, Duchu Święty, chcę, abyś Ty rozpalił nasze serca. Halleluja. Jesteście gotowi na to? Ja bym chciał króciutką modlitwę wznieść. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zanurzyli się, podnieśli nasze ręce. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś. Dziękuję Ci, że Ty jesteś na tej ziemi. Dziękuję Ci, że Ty jesteś w naszym życiu, w naszych sercach. Dziękuję, że mieszkasz w naszych ciałach. Duchu Święty, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Ci, że Ty w Kościele Jezusa Chrystusa jesteś Panem. Halleluja. I Duchu Święty, ja Ciebie proszę, abyś Ty dotykał teraz nasze serca. Bardzo Ciebie o to proszę. Bardzo kocham tych ludzi, Panie, i bardzo chcę, abyś Ty ich wyposażył, wypełnił. Jeżeli są osoby na tym miejscu, które nigdy nie miały z Tobą spotkania, które może pierwszy raz zaznajomiły się z Twoją osobą, niech przylgną, niech przyjdą do Ciebie.
Niech nawiążą tę cudowną więź. Niech nawiążą tę cudowną relację. Panie, modlę się o osoby, które, Panie, pragną Ciebie, które Ciebie szukają może już wiele lat, które szukają Ciebie, Panie, aby doznały Twojego przepełnienia, napełnienia chrztu w Duchu Świętym. Napełnienia. Halleluja. Dzisiaj modlimy się, Duchu Święty, jako osobę. Chcemy, Panie, Ciebie uczcić, chcemy Ciebie wywyższyć, chcemy Ciebie zaprosić. Nie tylko do naszego życia osobiście, ale też do naszych rodzin, do naszych małżeństw, do naszych zakładów pracy, Panie, do naszych szkół. Chcemy Ciebie zaprosić, Duchu Święty, jako osobę, jako gościa honorowego wszędzie, gdzie się będziemy znajdować. Dlatego tak bardzo potrzebujemy, abyś Ty przyszedł do naszego życia i przepełnił je, wypełnił je, abyś zrobił wszystko, co chcesz w swoim życiu. Na to daję Ci moje przyzwolenie, moją zgodę, moje zaproszenie, abyś zrobił wszystko, co chcesz w moim życiu. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Duchu Święty. Duchu Święty, chcemy Ciebie też zaprosić do Kościoła, jako do zboru, jako do społeczności w szczególny sposób. Duchu Święty, może wielokrotnie zasmucaliśmy Ciebie, nie dbając na to, co Ty chcesz robić, nie dbając na to, co mówisz, ale chcemy dzisiaj w szczególny sposób na nowo ukorzyć się, jak śpiewaliśmy, ukłonić się. Chcemy, Duchu Święty, abyś Ty poprowadził nas, abyś to Ty był tym, który idzie przed nami. Halleluja. Duchu Święty, chcemy Twój głos słyszeć, chcemy otwierać się na Twój głos, chcemy być chrzczeni w Duchu Świętym, chcemy być napełniani Tobą, chcemy, aby nasze dzieci były napełniane Duchem Świętym. Chcemy, Panie, aby się modlitwa w językach wznosiła, abyśmy uwielbiali Ciebie, Boga, w cudownych językach, językach anielskich. Panie, cudowna rzecz jest, Panie, że z tego miejsca mogą tak właśnie chwała może płynąć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Duchu Święty, dziękuję Ci za każde serce na tym miejscu, za każdego siostrę, każdego brata. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty działasz. Dziękuję Ci, że Ty napełniasz nas, Panie, i że Ty wypełniasz serca nasze. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że to miejsce, które jest przeznaczone dla Ciebie, jest szczególnym miejscem i chcemy Ciebie dzisiaj do tego zaprosić. Halleluja. 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 Bądź Panem. Bądź Panem w naszym życiu. Halleluja.